Panie premierze, dzisiaj w gazecie Rzeczpospolita ukazał się duży apel wszystkich firm poszkodowanych przy budowie dróg i autostrad, które były budowane na Euro 2012. Apelują do prezydenta, do pani marszałek, do pana marszałka Senatu, do pana, ale również do parlamentarzystów, abyśmy podjęli działania, żeby te firmy miały zapłacone za wykonaną pracę. Jesteśmy gotowi nawet zmienić prawo, ale chcemy usłyszeć, co pan ma do powiedzenia w tej sprawie, panie premierze. Żałuję, że pan nie słucha tego, co mówię, bo te firmy czekają. Dzisiaj bankrutują. Budowali te autostrady i drogi, żeby zdążyć przed euro. Dla pana, dla nas wszystkich, żeby pan miał również swój sukces. Pan z pokładu helikoptera oglądał, co zostało zrobione, a co nie zostało zrobione. Nie było pana stać na to, żeby pan zszedł na dół, żeby z tymi ludźmi porozmawiać. Ci ludzie muszą wykupywać jeszcze za ostatnie pieniądze takie ogłoszenie. Panie premierze, niech pan ma honor powiedzenia tego, co mają te osoby zrobić i co państwo robicie w tej sprawie. Panie premierze i pani marszałek, klub SLD złożył wniosek do prokuratury w sprawie budowy A2 odcinka C i wyłonienia za 3/4 miliarda złotych firmy budowlanej, która okazało się, że kilka dni po wyłonieniu przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad zbankrutowała. Dzisiaj firma DSS, i to już na koniec, zamiast informować, kiedy zapłaci podwykonawcom, umieściła informację o następującej treści. W najbliższych tygodniach zapadną najważniejsze decyzje dotyczące naszej firmy związanej z jej istnieniem i dalszą działalnością. W tym niezwykle trudny dla nas wszystkich okresie chcemy wspólnie modlić się w intencji. Zapraszają na różaniec i na modlitwę. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, panie pośle.